Miniony weekend upłynął w Ustroniu pod znakiem barbarzyńskich przeszkód. Wojownicy z całej Polski nie tylko spotkali się w Ustroniu, by wziąć udział w biegu z przeszkodami Barbarian. Na uczestników czekały trzy jego odsłony, czyli trzy poziomy trudności. Nie zabrakło także biegu dla najmłodszych. Na początek proponują open air, gdzie, żeby zobaczyć, jak to wygląda, czy to jest dla nas, czy nie. I naprawdę ta formuła jest na początek świetną opcją. Różnego rodzaju przeszkody były dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją barbarzyńską przygodę, nie lada wyzwaniem, ale wprawni w boju wojownicy również musieli dać z siebie wszystko. Siła, wytrzymałość, ale też odpowiednia technika to klucz do sukcesu. Zawodnik wbiega na tą wyrzutnię, trzeba się wybić i leci się na supermana do tego dzwonka. No i efektowny plusk do zabarwionej krwią wody. Znaczy oczywiście wiadomo, że to nie jest krew, tylko barwnik. Natomiast oczywiście wszystkich wkręcamy, że to krew. Że to paru zginęło i to tak to zabarwiło. Na starcie w Ustroniu stanęło ponad 1000 osób. Jak podkreśla organizator, uczestników z roku na rok przybywa. Rok z rzędu zostaliśmy wybrani najlepszym biegiem tego typu w Polsce. Także przyjeżdżają z całej Europy ludzie, żeby się z tym zmierzyć, ale również z regionu, także to jest fajne. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.